Dzień dobry wieczór, Sławek Serafin, gram.pl. A to, co tutaj widzicie, to jaskinia, czyli The Cave, nowa gra Ronald Gilberta i Tima Schafera z firmy Double Fine. Przygodówka platformowa, urocza, logiczna zabawa w trójkę. W tą trójkę akurat. Ten zestaw postaci wybrałem z 7 dostępnych. I po kolei są to rycerz Bolko z Sierocińca, wrażliwy na łzy niewieście, pani doktor entomologia motylkowska, czy słyszycie szczęk jej sztucznych szczęk, i mnich tybetański Rudy Mundek, ziutka z druh, wirtuos gry na grzebieniu. Chodzi z łysy jak kolano. Oczywiście oni się tak nie nazywają w grze, w ogóle się w grze nie nazywają, po prostu to jest rycerz, naukowiec i mnich, ale ja sobie ich tak nazwałem. I oto mamy rycerza. Każda z postaci ma swoją umiejętność specjalną. Rycerz ma niewrażliwość, a na przykład pani doktor umie liczyć. Super, nie? Dobra. Teraz wykorzystam umiejętność specjalną pana rycerza, żeby przedostać się przez te płonące miasmaty do etapu przeznaczonego właśnie dla niego. Ponieważ jaskinia dzieli się na kilka takich podstawowych pomieszczeń. Kilka podstawowych pomieszczeń, znaczy pomieszczeń, sal, hal, nie wiem, wielkich korytarzy. I część z nich to są takie ogólne, a część jest dostępna tylko dla postaci konkretnych. Another fine knight hath cometh to try and pulleth Excalibur from the stoneth. Only the worthy may attempt such a feat. Prove thy worth. Bardzo oryginalny. Nie słyszałem tego nigdy wcześniej. Naprawdę. Miecz Excalibur? Niespotykane. Returneth with her amulet as proof of her love, and thou will be granted a chance to pulleth the swordeth from the stoneth. Tak jest. Mamy zdobyć miłość księżniczki, a właściwie jej amulet, i wtedy król nam zezwoli, by wyciągnąć miecza z kamienia. Dobrze, no to weźmy się za to, nie? Najpierw księżniczka. Kto pomyślał, że do księżniczek się, że trzeba się tyle wspinać, nie? Ale, hej. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Ocna księżniczko! Please, not another chivalrous knight trying to win my love through misguided feats of bravery or bribery. I really need to talk to my father about this. Okay, let's get it over with. Go prove your bravery by returning with the gold the dragon is guarding. Do that, and I'll give you my amulet as a token of my love. Blah, blah, blah. That is what you want to hear, right? Dragon, gold, amulet. In that order. Men, I just want to be an electrical engineer. Okay. Okej. Księżniczka jest taka trochę niechętna, ale co tam? Smok! Smok jest w tym momencie ważny, zabijmy smoka. I tam złoto jakieś jeszcze było, tak? Złoto, dobra. Ha, 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 złoto i smok. W sam raz dla rycerza oraz naukowca i mnicha. Dobrze, to jest zamek. Tędy do smoka. Super. Ale... Dobra, już to grałem, wiem, że najpierw trzeba załatwić coś innego. Smok za chwilę. Najpierw musimy wejść do zamku i zdobyć pewne przedmioty wielce potrzebne. Nie, tutaj nie. Jak widzicie, no, gra jest taka... Rozgrywa się w dwóch wymiarach, choć jest oczywiście trójwymiarowa. I to przypomina taką klasyczną... None shall pass. O, zginąwszy. Znaczy, nie można tutaj zginąć od tak, ale... gra od razu nas odradza.
Ale są pewne miejsca, do których po prostu nie da się dotrzeć przez to, że się, że tak powiem, ginie. O, na przykład ten tutaj mnie strzelec nie zabija cały czas, więc muszę coś wykombinować, żeby go mieć. A wracając do tego, kraj jest taką klasyczną platformóweczką, tyle że dość prostą i z elementami właśnie z zabawy logicznej, przygodowej. Bardzo przypomina to przygodówkę point and click. Tyle, że oczywiście nią nie jest. Dobrze. Rycerza umieściliśmy w windzie. Teraz doktor entomologia weźmie się za coś, co wymaga niezrównanego intelektu. Czyli polowanie korbą. Ops. A nie, tutaj to się idzie do księżniczki. Tutaj, na linę. I dźwignia zmiany biegów. Opuszczamy rycerza na drugi poziom. Cny rycerzu. O, to są takie lśniące graffiti. Każde z nich to jest fragment historii każdej z tych trzech postaci, które wprowadziliśmy do jaskini. To akurat jest fragment, jak łatwo zrozumieć, pani doktor entomologii. A to jest mnich. A to jest rycerz. I fragment historii. No tak, i to wszystko. To znaczy, tych fragmentów jest więcej. Tylko następne są jeszcze nieodkryte. Wszystkich 8 opowie nam jej poruszającą, pełną zdrady, podłości ludzkiej historię. Dobrze, opuśćmy jeszcze troszeczkę. Nie, w tą stronę. Opuszczamy. Aha. Wsiadaj, cny rycerzu. I teraz go opuszczę na ten poziom, gdzie był gwardzista, który strzelał. On mnie oczywiście zabije, chyba że uruchomię moją niewrażliwość. Haha. Ha. Dobrze, a teraz opuszczamy. Opuszczamy. Nie podnosimy, tylko opuszczamy. O. Opuszczony. I teraz mnich Rudymundek Ziutka Druch. None shall pass. Może się zakraść tam, albowiem żołnierz strzela seriami ze swojej kuszy do niewrażliwego rycerza. A ja mogę sobie karę wejść. Ja. O. Okej. Nie widzieliście tego? Off with you. None shall pass. I mam tutaj klucz do groty ze smokiem. None shall pass. Tam, tam, tam. Off with you. Dobrze, teraz droga entomologio. Łap się za tą dźwignię. Jeszcze raz. Opuść naszego szlachetnego Bolka z sierocińca na najniższy poziom. I chodźmy do tego smakania. Okej. Okay. Tu jest brama. Oczywiście nie można tutaj wejść, choć jest, o, tu właśnie jest ten skarb, ale nie można wejść, ponieważ smok śpi i będzie bardzo zły, więc dokonamy rzeczy niesłychanej, a mianowicie zwiedzimy, o, najpierw fragment opowieści rycerza. Jaki koń. Dokonamy tutaj zwodu, czyli odwrócimy uwagę smoka z drugiej strony. Ale musimy mieć tutaj mnicha z kluczem już przygotowanego, by buchnąć złoto, gdy tylko smok spojrzy w inną stronę. Przeto! Ohydna poczwaro, spójrz na mnie! Haha, niewrażliwość. Ju mamy złoto. Dam, 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 dam!
I wychodzimy. Rycerz tam chyba żyje. O! What idiot left that gate open? Whoops. Sounds like someone forgot to close the gate to the dragon's den. I'm sure the princess will be fine. She's way up at the tower. I don't think dragons can fly. She'll be fine. To była jaskinia. Właściwie jaskini. Jaskinia. No nie wiem, facet to jest, więc jeżeli on jest... Dobrze, dajmy ten tutaj rycerzowi. Jeżeli to był facet, no to wiadomo, że nie jaskinia, nie? Przynajmniej brzmiałby jak facet. Może to była taka pani z takim niskim głosem? Są takie, nie? O, smok tu był. O, tak, zdecydowanie smok tu był, ale nic to! Bo mi jest cnym rycerzem wrażliwym na łzy niewieście i... Dragon is gone. Probably a million miles away from here. Seconds away from getting the princess's amulet. Oh, the suspense is killing me. Księżniczko, oto mien jest... Oh. The suspense was killing someone. It just wasn't me. Worst first date ever. Looks like the knight is out of luck. He's never going to get her amulet now. I stand corrected. Looks like it's a win-win. Well, not for the princess, but win-win for the knight and the dragon. When our brave heroes get back to the king, my advice would be to skip over this part. No i co? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Księżniczka i tak była taka trochę niemiła. Garbata trochę. No. A, amulet mamy. A skoro mamy amulet, to możemy wyciągnąć miecza z kamienia. Miecza, który teoretycznie się nazywa Excalibur. Let's hope the king doesn't ask how the princess is doing. Awkward. Oh, don't forget to wipe the princess bits off the amulet before giving it to the king. It's just good manners. Miecz się nazywa Excalibur, ale to jest jego, że tak powiem, imię sceniczne, pseudonim artystyczny. Tak naprawdę, z tego co ja wiem, miecz nazywa się po prostu Mieczysław. Dobrze. Królu! The brave knight returns with my daughter's amulet. And the first ever to do so, I might add. My daughter can be hard to swallow sometimes. As promised, Yi has won the right to attempt to pull the sword from the stone. You must have really proved your undying love for her. Ooh, why did he have to say undying? Amulet. Amulet chyba już będzie zbędny, ale zostawię królowi tutaj. O. Nie? Dobra, zostawię. Niech ma na pamiątkę. Dobrze. Mieciu, pójdź ze mną. Knight seems to be having some problems pulling that sword from the stone. Raise your hand if you're surprised. Yeah, me neither. He should have put some more points into charisma and chivalry. Tak jest, trzeba było więcej punktów na charyzmę. Dobrze, więc mnichu, dopomóż. Nie tędy droga. Hops. No tak. Tutaj mamy. O, następny fragment opowieści mnicha. Dobrze. Tutaj ewidentnie musimy coś zrobić, by skruszyć tą skałę, ale co? Cóż. Najlepiej chyba będzie użyć dynamitu, nie? Ha, ha, ha! To jest zadanie dla naukowca! No, nie jest wygodne to skakanie platformówkowe. No ale cóż, to jest, generalnie to jest przygodówka, więc te elementy skakano, biegane nie muszą być aż tak doskonale.
dopieszczone. A oto dynamit. Pójdź z nim w me objęcia. No, na dół. Jeszcze po linie. Hopsa. Uwaga na pochodnie. Sporo trzeba tu biegać, prawda? No to jest główna, że tak powiem, cecha negatywna gry. Sporo, naprawdę sporo jest tutaj biegania w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. Ja teraz już wiem, co mam robić, więc po prostu odtwarzam swoje wcześniejsze kroki, ale... Czekaj, mi niech uweź to się odsuń stąd. Nawet jakby nie zginął, ale wolę, żeby nie zginął mniej razy, niż miałby zginąć. Już teraz odpalę dynamit. Stawię go. Oj, uciekam. Co? Jaki rezultat naszej akcji? Rozwaliliśmy ten. Proszę, Miecio, trzyma się teraz tylko na wątłej. Wątłym kawałeczku skalę. Na pewno się go uda wyciągnąć. Ale wracając do tego, co mówiłem, strasznie dużo jest tego biegania. To w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. I naprawdę, no, to po jakimś czasie nuży, zwłaszcza w późniejszych etapach, gdzie naprawdę jest tego dużo więcej. Tutaj to było tak pestka. Pestka, dobrze. Zatem... Wyciągamy Miecia. I knew you could do it. You have proven your honor and won the right to marry my daughter. I'm going to run to her with the good news. Wait for us in the garden. As soon as we return, the wedding can begin. Who says cheaters never win? Losers, that's who. The king seems pretty excited about his new trial by sword-pulling son-in-law. Ooh, sounds like he's off to hug and congratulate his favorite daughter on the upcoming wedding. Yeah, well, what's left of her, anyway. Dobra. Trzeba było się szybko stamtąd ewakuować i przejść do dalszej części jaskini. No. Bach. Ale just because you can pull a lever doesn't mean you should. Our intrepid trio may not give this kind of seismic meddling a second thought, but choices have consequences. I've played host to more truth seekers than any human would care to count, and I know an omen when I see it. Trust me, this is ominous. Ominous? Ominous. Yeah, no. Yeah. Ominous. Never mind. Dobrze. Jaskin skończył nawijanie swoje, więc ja tylko powiem, że jeżeli chcecie zobaczyć, co dalej się wydarzy w The Cave i pobawić się z Rudym Mundkiem, Bolkiem Sierocińca i Entomologią Motylkowską oraz ich czwórką pozostałych przyjaciół, to musicie sami zagrać. No i to w zasadzie było takie niezłe podsumowanie całego tego wideo, więc dziękuję bardzo. Dobranoc, Sławek Serafin, Gram.pl. Drugi raz dobranoc, na wypadek, gdybyście nie usłyszeli pierwszy raz.